Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Jerzy Sosnowski i użyłem formuły dobry wieczór, chociaż piąta o tej porze roku nie jest klarowną godziną, jeśli chodzi o formułę powitalną, więc na wszelki wypadek dodam jeszcze dzień dobry Państwu. Witam Państwa tradycyjnie gorąco. Tradycyjnie, bo w naszych pospiesznych czasach, jeżeli coś się odbywa już po raz wtóry, to pozwala mówić o zalążku tradycji. Witam zatem gorąco literacką publiczność, bez której literatura nie miałaby czytelników, a zatem i sensu. Proszę Państwa, ogromnie się cieszę i nie wątpię, że wyrażam uczucia wszystkich, że jest tu z nami osoba dla twórczości Witolda Gombrowicza niezwykle ważna, honorowa patronka nagrody, wspaniały człowiek, który wciąż towarzyszy Gombrowiczowi w jego, aż do dziś, w jego artystycznej obecności. Krótko mówiąc, mam zaszczyt powitać panią Ritę Gombrowicz. Witam prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego. I w osobie pana prezydenta pozwolę sobie powitać również obecnych na sali przedstawicieli radomskiego samorządu, który nagrodę ustanowił, oraz wszystkich obecnych tu polityków i osoby sprawujące funkcje publiczne, przychylne, jak ufam, kulturze, wolnej kulturze. Witam kapitułę nagrody, tu muszę spojrzeć aż w tamtą stronę. Witam kapitułę nagrody, w której zasiadają w kolejności alfabetycznej bez tytułów naukowych państwo Ewa Graczyk, Jerzy Jarzębski, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. No i z osobą strategiczną, bo sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński. Witam bohaterów dzisiejszego dnia, czyli nominowanych pisarzy, których za chwilę, za kilka minut będę imiennie wzywał na scenę. Witam Państwa. Z radością witam mecenasa nagrody, pana Jarosława Krzyżanowskiego, dzięki któremu opętanie literaturą w Radomiu w tym roku było jeszcze mocniejsze. Witam pana Jarosława Klejnockiego, dyrektora Muzeum Literatury, którego to muzeum, chciałem powiedzieć filia, ale przepraszam, oddział Muzeum Witolda Gombrowicza jest współorganizatorem nagrody. Był gdzieś, ale zmienił fryzurę i ja go teraz nie poznaję. Nie jest tak. A, tutaj jest, dobrze. Przepraszam za wyciągnięcie palca. Już chowam. Palica właściwie, konsekwentnie już. Witam dyrektorów miejskich i marszałkowskich instytucji kultury, które są partnerami nagrody oraz towarzyszącego jej festiwalu opętani literaturą, a także sponsorów tego festiwalu. No i raz jeszcze witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na to nasze literackie święto. Czas na tradycyjnie krótkie przemówienia. Zapraszam na scenę panią Ritę Gombrowicz. Jej słowa będzie tłumaczyła pani Agnieszka Kinel. Zapraszamy. Thank you.
Je voudrais remercier monsieur le président de la ville de Radom, monsieur le directeur du musée Gombrowicz de Wsola et vous tous présents de venir fêter cette récompense d'un jeune écrivain qui sera promis à peut-être à une grande carrière et à suivre les traces de Witold Gombrowicz. Je suis très heureuse de me trouver parmi vous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Chciałabym serdecznie podziękować panu prezydentowi Radomia, panu dyrektorowi Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli za organizację tego wieczoru, wszystkim państwu za przybycie, za to, że mogę, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę razem z państwem świętować dzisiaj tę drugą nagrodę adresowaną do młodych pisarzy, która mam nadzieję będzie pierwszą w ich karierze i która spowoduje, że będą szli śladami Witolda Gombrowicza. Proszę teraz o zabranie głosu prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego. Pani Rito, członkowie kapituły, zacni goście, panie i panowie. 90. Tyle książek, prozaików wpłynęło w tegorocznej edycji literackiej nagrody imienia Witolda Gombrowicza. To pokazuje, że nasza nagroda została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko literatów. To olbrzymi sukces. Ale za każdym sukcesem stoją ludzie. I w tym miejscu chciałbym serdecznie po raz kolejny podziękować pani Ricie Gombrowicz za patronat, ale przede wszystkim za tą życzliwość i dobre słowa, na które zawsze możemy liczyć. Bardzo proszę jeszcze raz o brawa. Serdecznie dziękuję, ale chciałbym jeszcze jedną osobę uhonorować również w ten sposób, bo o nagrodzie mówi się prezydent, Rada Miasta, mecenasi. Natomiast jest ktoś, kto od początku tę ideę razem z nami wdrażał w życie i dziś możemy mówić, że ta nasza nagroda jest naprawdę olbrzymim sukcesem. W tym miejscu chciałbym podziękować sekretarzowi kapituły, panu Tomaszowi Tyczyńskiemu, za tą ciężką pracę. Szanowni państwo, ja w ubiegłym roku mówiłem, że Radom może stać się. Dziś chciałbym powiedzieć, że Radom jest fragmentem prozy w mistrzowskim wykonaniu. Radom jest miastem wyjątkowym, bo miastem, które daje szansę prozaikom, którzy wchodzą na ścieżkę swojej kariery. I mam nadzieję, że tych edycji naszej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza będzie nie mniej niż rozdziałów w Opętanych. Szanowni państwo, na pewno warto również pogratulować tym wszystkim, którzy za chwileczkę zostaną przez nas uhonorowani. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości obserwować ich dalsze losy i przypominać, że prawdziwa droga do kariery zaczęła się w naszym mieście. Na koniec chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, ale również na nie odpowiedzieć, bo wielokrotnie słyszę, dlaczego Gombrowicz, dlaczego Radom wybiera Gombrowicza. Radom wybrał Gombrowicza, bo Witold Gombrowicz jest symbolem wolności w kulturze. Dziękuję serdecznie.
Proszę Państwa, za chwilę autorzy książek nominowanych do nagrody odbiorą pamiątkowe statuetki. Może pamiętają Państwo z zeszłego roku, że te pamiątkowe statuetki przy całej swojej urodzie były dość ciężkie i niewygodne. Jak dobra literatura być może. I na pewno jak dobra literatura istniała wątpliwość, czy można znaleźć dla nich jakieś praktyczne zastosowanie, ale zeszłoroczni nominowani wykazali się zmysłem ironii, poczuciem realizmu i zarazem bezwzględną szczerością, ponieważ stwierdzili, że to są znakomite, bardzo duże otwieracze do napojów kapsulowanych. I niech tak zostanie, niech to będą otwieracze, otwieracze drogi na literacki Parnas i drogi do kolejnych wybitnych książek. Zatem otwieracze będą za chwilkę wręczone. Ja na początek będę prosił na scenę, znów w kolejności alfabetycznej, nominowanych autorów. Najpierw zatem proszę na scenę nominowaną za powieść Ma być czysto, panią Annę Cieplak. Nazywam się Anna Cieplak, od 2009 roku pracuję z młodymi ludźmi, z dziećmi i młodzieżą z Cieszyna. Zasadniczo nie była to jakaś szczególna decyzja, w moim przypadku zawodowa, która była planowana przez całe życie. I bardzo podobnie wydarzyło się też z moim pisaniem. Jakby nigdy nie zakładałam, że będę się tym zajmować, pomimo tego, że byłam dosyć uważną czytelniczką i faktycznie książki stanowiły dla mnie coś szalenie ważnego, taki świat, do którego można uciec, pracując mocno przy ziemi. To był taki sposób właściwie, mówiąc brzydko, odreagowania, no bo wieczorami mogłam siedzieć przy komputerze i spróbować coś opisać. No jakoś tak się dziwnie złożyło, że od tego momentu zaczęłam pisać coraz więcej, więc tutaj jakby życie dało mi taką sposobność, żebym zaczęła to robić. Jestem autorką książki Ma być czysto. Jest to książka, która opowiada o z jednej strony gimnazjalistach i o młodych ludziach, którzy w tej chwili dojrzewają w Polsce, a właściwie powoli przestali, ponieważ gimnazje przestały istnieć, ale to zasadniczo nie ma żadnego znaczenia, bo chodzi po prostu o pewien etap dorastania młodych ludzi. Jest to książka, która opowiada o pewnym zderzeniu. Z jednej strony zderzeniu różnych światów, w których można żyć, będąc w tym samym wieku, a doświadczając bardzo trudnej rzeczywistości, rodząc się w takim, a nie innym miejscu, a z drugiej strony jest to też taki rodzaj zderzenia współczesnej rodziny. Dlatego ważną bohaterką w całej opowieści jest macocha, która pojawia się w książce. Jest to osoba bardzo niejednoznaczna, która nie pojawia się tylko dlatego, żeby zniszczyć rodzinę i być niemiłą dla swojej pasierbicy, ale żeby zobaczyć, w jak ciekawe różne sposoby może się zmieniać rodzina i w jaki sposób można się wspierać. Jestem tylko człowiekiem, który usiadł i coś napisał i pewnie będzie to w dalszym ciągu robił. Ja może dodam, mam nadzieję, że autorka z odległości kiwnie głową, że lada moment ma ukazać się druga powieść zatytułowana Lata powyżej zera, tak? A nominowana powieść Ma być czysto, ukazała się za sprawą wydawnictwa Krytyki Politycznej. Teraz poproszę na scenę nominowaną za książkę Jak pokochać centra handlowe, panią Natalię Fiedorczuk. Nazywam się Natalia Fiedorczuk, mam 33 lata, jestem autorką książki Jak pokochać centra handlowe. Jak na razie jest to moja pierwsza książka prozatorska, druga w ogóle. Twórczość ogólnie jest, towarzyszy mi od zawsze. Ja jestem absolwentką szkoły muzycznej i liceum plastycznego, studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, także to jest coś takiego, z czym, co tak naprawdę mocno mnie reguluje jako osobę, jako człowieka. Grałam w różnych zespołach alternatywnych, wydałam kilka płyt. Kiedy urodziły się moje dzieci, ciężko mi było zająć się wyłącznie uprawianiem muzyki, która wymaga strasznie dużych przygotowań i pisanie, bo wydało mi się czymś naturalnym, bo pisać można wszędzie, nawet w głowie, w telefonie, w notatniczku, na kawałku kolorowanki, którą dziecko gdzieś nieopatrznie porzuci. Jak pokochać centra handlowe to jest próba stworzenia bohaterki, która przechodzi kryzys związany właśnie z urodzeniem dzieci. Okazało się, że książka trafiła w poczytną niszę, ponieważ być może mamy już dosyć lukrowanych obrazków macierzyństwa, ale
Ta książka jest nie tylko o tym, bo miałam w sobie niestety, a może stety, takie zacięcie publicystyczne i strasznie chciałam pokazać po prostu świat i Polskę współczesną oczami osoby, która często jest gdzieś na granicy wykluczenia społecznego, ponieważ młode matki, matki małych dzieci to są postacie, które mijamy codziennie. Jeżeli sami nie mamy dzieci, po prostu przestajemy je widzieć, podobnie jak starszych ludzi albo czasami osoby żebrające na ulicy. No wyszło jak wyszło i napisałam książkę. Okazało się, że właśnie dużo młodych matek chce ją przeczytać, a nie tylko młodych matek, również krytycy. Ja znów dodam, że Natalia Fiodorczuk jako wokalistka muzyk występuje z zespołem Natalie and the Loners i z innymi formacjami również, a książkę Jak pokochać centra handlowe opublikowało wydawnictwo Wielka Litera. Teraz poproszę nominowaną za powieść Pieczeń dla Amfy Salcie Hałas. Nazywam się Salcia Hałas i mam trudności z tym, aby nazwać siebie pisarką. Dlaczego literatura? Bo literatura od zawsze. W dzieciństwie była bajka, a potem było wiele impulsów, które doprowadziły do tej literatury. Dwie dziewczyny siedzą pod falowcem i gadają i zawsze mam z tym problem. To znaczy nie z tym, że one tam siedzą, tylko z tym, o czym jest ta książka. Opowieść jest piękna jak ruskie bajki. Smutna, straszna i śmieszna. Jest różna i wciągająca. Jest w niej rytm i melodia. Ciemność czarna jak Lukrecja, miłość, klątwa, wyzwanie i dziwne zwierzę. Piekło, czyściec i lotnisko w Monachium. Czerwony kapturek, krótkich stylu i wyobrażona jakucka prababka. Bóg, Filip, zboż i miele. Seks, narkotyki, internet. Kryzys, efekt cieplarniany i Polska, a także pierwsze Matki Boskiej Zaciekowskiej, objawienie feministyczne. Główną bohaterką jest Maria Mania. Jest ona taką jakby Szeherezadą. Tyle, że z Przymorza. Opowiada, żeby dziewczynka zombie do piątego wymiaru wróciła, a Czarek przestał pić. Opowiada, żeby nastąpił cud. Cud się objawia. Na falowcu od pomarańczowej strony. Między mięsnym a fryzjerem. Książka jest dziewczyńska, ale bez przesady. Mężczyznom też się spodoba. Bo są tam krótkie zdania. Komunikaty takie jak SMS-owe. Trudno mi uwierzyć w to, że jestem pisarką, a dyskomfort z tego powodu, że już wiem, co się z tym wiąże. Po kontakcie z ekipami telewizyjnymi spojrzałam z czułością na kocią kupę w ogrodzie. No to jest taki duży skrót myślowy, ale tak właśnie było. Dorzucę, że pani Salcia Hałas uprawia także street art, a Pieczeń dla Amfy ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza S.A. Teraz poproszę na scenie nominowanego za powieść Zdjęcie znaczy zabić pana Aleksandra Węglasza. Nazywam się Aleksander Węglasz, urodziłem się i mieszkam we Wrocławiu. W 2008 roku wziąłem udział w Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania odbywającym się też we Wrocławiu. I był to moment, który dał początek mojemu myśleniu o pisaniu na poważnie. Od tego czasu piszę opowiadania, eseje, krótkie formy dramatyczne. Miałem też przyjemność współpracować z Teatrem Polskim we Wrocławiu, gdzie moje teksty były prezentowane. A jeden z nich to właśnie fragmenty z mojej książki. Zdjęcie inaczej zabić to historia o zgadywaniu. Jest to historia, w której bohaterowie próbują odgadywać prawdziwe znaczenia ważnych słów. Dla niektórych bohaterów takimi ważnymi słowami będą Wałęsa, Solidarność, Generał. Dla innych będą to nieco mniejsze słowa jak tenisówki, jak manikir czy sierota. Dla każdego jednak z tych postaci poszczególne hasła oznaczają co innego. I jest to moment, od którego zaczynają sobą manipulować, okłamywać. I powoduje to, że znaczenia tak zwanych prawdziwych słów są zabijane.
I w ten sposób generał nie jest już generałem, Solidarność przestaje być Solidarnością i Wałęsa już też nie ten sam co kiedyś. Myślę więc, że jest to książka o wymyślaniu historii, wymyślaniu przeszłości na nowo. To mam o Wałęsie nie mówić. Nie! Niech pan mówi o kim chce i co chce. W materiałach o nominowanych autorach na temat pana Aleksandra Węglasza znalazłem informację, która mnie osobiście chwyciła za serce, że jest miłośnikiem Nicka Cave'a i niemieckiego zespołu Einsturzhaus Neubauten. Coś nas łączy, chociaż to. Natomiast książkę, nominowaną książkę Zdjęcie znaczy zabić wydała Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. I nominowana za książkę Bura i Szał pani Aleksandra Zielińska. Nazywam się Aleksandra Zielińska, jestem autorką powieści Bura i Szał. Pisanie u mnie zaczęło się bardzo wcześnie, ponieważ bardzo dużo czytałam i w związku z tym naturalnym dla mnie było, że pewnego dnia zacznę pisać coś swojego i pojawiła się książka pod tytułem Bura i Szał. Powieść o dojrzewaniu, o transformacji, o zmianie i także o wygnaniu i wykluczeniu z własnego domu. Główna bohaterka, czyli tytułowa Bura, powraca z wygnania do swojego domu rodzinnego i okazuje się, że w tym domu rodzinnym nie jest tak mile widziana, jak by się wydawało. I na podstawie jej subiektywnych emocji i subiektywnych wspomnień poznajemy całą historię jej życia. Jest to książka pełna symboli opartych o żywioły, jest tu ogień, woda, jest tu wiatr, a tym najważniejszym i ostatnim żywiołem jest właśnie szaleństwo, czyli ten tytułowy szał, który za Burą powraca do domu rodzinnego. Dziękuję. Będzie. Dodajmy, że Bura i Szał to druga powieść Aleksandry Zielińskiej. Poprzednia nosiła tytuł Przypadek Alicji. Nominowaną książkę pod tytułem Bura i Szał opublikowało wydawnictwo WAB, grupa wydawnicza Foxal. Nominowani zostają teraz na scenie, tylko poproszę o zrobienie w bok, czyli w moją stronę takich dwóch, trzech kroków, bo chciałbym doprosić na scenę kapitułę, a kapituła jest liczna i się nie zmieści. O, tak będzie dobrze. No to teraz właśnie poprosiłbym o wejście na scenę całą kapitułę nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Poproszę także na scenę jeszcze raz pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Zapraszam. Otwieracze przyszły. Nominowani otrzymali opisane przeze mnie statuetki, więc należą im się jeszcze raz brawa. A teraz przyszedł moment, by poprosić pana profesora Jerzego Jarzębskiego o ogłoszenie werdyktu i odczytanie laudacji, kto otrzymał nagrodę Witolda Gombrowicza.
Tu jest pewien kłopot, dlatego że nasz szef i mistrz Tomasz Tyczyński kazał mi wszystkich uhonorować, wszystkich kandydatów do nagrody tu obecnych takimi krótkimi wprowadzeniami. Oni to wprawdzie zrobili sami, więc jestem w dość głupiej sytuacji, bo nie jest niewątpliwe, że oni swoje książki znają lepiej niż ja. Ale ja może powiem dlaczego. Co w tych książkach dla jury było interesujące, intrygujące, czy wręcz stanowiło pewną tajemnicę. Może zrobię to w kolejności już używanej przez Tomasza Tyczyńskiego na spotkaniu we Wsoli, mianowicie odwrotnie alfabetycznej. Znaczy zacznę od pani Aleksandry Zielińskiej i od książki Bura i Szał. To jest książka, która jest niewątpliwie dobrze zrobiona. Znaczy ona jest zrobiona według pewnych zasad literackich. To nie dotyczy wszystkich tych książek, więc to nie jest coś oczywistego. W każdym razie to jest książka, która zaczyna się od pewnego rodzaju tajemnicy. Prawda? Bohaterką jest taka kobieta, która jest outsiderką, która w jakimś sensie nie godzi się ze społeczeństwem, w którym żyje, jest taką przeszkodą dla innych i problemem. Jej rodzina to są tacy dość typowi chłopi, którzy gospodarują na wsi, ale ona jedna jest kimś odmiennym, jest odmieńcem. No i przez całą rozpiętość tej narracji my powoli dowiadujemy się, co właściwie dolega tej nieszczęsnej Burej, prawda? Ona dopiero na końcu właściwie wyjawia swoją tajemnicę. Okazuje się, że jak często bywa w tego rodzaju książkach, traumy dzieciństwa, molestowanie seksualne przez członka rodziny spowodowało, że tę chorobę, która przeszkadza jej normalnie żyć w społeczeństwie. To książka pani Zielińskiej. Teraz druga właśnie w takim do tyłu idącym porządku będzie książka, tak, Aleksandra Węglasza. Książka może najbardziej oryginalna z tych, które czytaliśmy. Książka, która stręczyła nam pewnych kłopotów, dlatego że trudno jest powiedzieć, co jest tą naczelną tematyką książki. Czy analiza języka, czy te językowe, powiedzmy, łamigłówki, które autor nam zadaje, bo już sam tytuł jest taką łamigłówką. Zdjęcie albo zabić. To jest, no jak próbowałem to rozszyfrować, to tutaj słowem, które łączy te dwa polskie słowa, jest słowo angielskie shot, prawda? Shot, które może oznaczać zdjęcie, ale może oznaczać również strzał, prawda? Zabicie kogoś. Więc w ten sposób tego rodzaju łamigłówek w tej książce jest bardzo dużo i one są bardzo różnorodne, to znaczy jakby nie ma jednego przepisu na tę łamigłówkę. No dobrze, ale też jest tam treść polityczna, jest tam treść psychologiczna, jest tam treść erotyczna, jest tam treść, no ona ma bardzo wiele rozmaitych porządków, a poza tym odwołuje się do ogromnej liczby utworów literackich, często bardzo znanych, często nieco mniej znanych, czasami do melodii, prawda, do utworów muzycznych. No jednym słowem, dość długo ona się jakby przed nami konstruuje, układa w pewien porządek, ale na końcu okazuje się, że rozwiązanie jest no takie zastanawiająco łatwe, to rozwiązanie takie polityczno-historyczne, i zaczynamy podejrzewać, że może autorowi chodziło o pewnego rodzaju grę z oczekiwaniami czytelnika. Chcecie rozwiązanie, to macie, ale tak naprawdę to
to tajemnica leży gdzie indziej. No więc tak, to mogę powiedzieć pokrótce o książce pana Węglasza. Kolejna książka to... Przepraszam. Salcie Hałas, tak. Ta książka wzbudziła bardzo wiele różnorodnych, można powiedzieć, reakcji członków jury, ponieważ ona jest w jakimś sensie bardzo łatwa i bardzo trudna do zaakceptowania. To znaczy jest bardzo łatwa dlatego, że jej język jest zabawny, atrakcyjny. Można powiedzieć, że ona się trzyma w dużej mierze na języku, bo to jest opowieść. To jest opowieść, którą, można powiedzieć, snują te bohaterki, prawda? Bohaterki to trzy kobiety, a właściwie dwie kobiety i dziewczynka zombie, której realność jest właściwie stawiana pod znakiem zapytania. I one opowiadają o swoim życiu, one opowiadają o swoich rozczarowaniach. I to jest tekst, czy to jest fabuła, którą można uznać za niesłychanie atrakcyjną, a można powiedzieć, że właściwie za dużo w niej powtórzeń. No, w każdym razie książka zyskała przychylność jury Nagrody Gdynia, więc jest już bardzo, można powiedzieć, mocno uhonorowana. Ale widać również, że ta książka może liczyć na bardzo entuzjastycznych czytelników, fachowych jurorów. Teraz Natalia Fiedorczuk. To nie jest powieść sensu stricto. To jest taka książka, która jest gdzieś na pograniczu literatury pięknej i publicystyki. Co nie przeszkadza, że miała niesłychanie mocny oddźwięk wśród czytelniczek. Sam znam wiele czytelniczek, które powiedziały, to jest o mnie, czy to jest o nas. No cóż, bycie matką w Polsce to jest pewne zadanie, prawda, czy pewien model istnienia, który znamy z tych stereotypów matki Polki, prawda? Matka Polka się poświęca, ale matka Polka kocha nad życie swoje dzieci i swoją sytuację i właściwie jest taką trochę jest więźniem stereotypów, czy stereotypowej bajki, w której występuje. Otóż kobiety obecnie się bardzo przeciwko temu często buntują, dlatego że zażądano od nich, jakby, żeby grały dalej rolę matki Polki, ale jednocześnie zarabiały pieniądze, prowadziły działalność zawodową, no, zajmowały się mnóstwem różnych innych rzeczy, których nie musiały brać na siebie kobiety z dawniejszych czasów. I w tej sytuacji te nowe matki, prawda, z jednej strony dość śmiało mówią, no właściwie zdarza się nam, że mamy ochotę wyrzucić dziecko oknem, prawda? I tak jest, prawda? Jeżeli to dziecko jest niesłychanie takie, czyni problemy matce, prawda? Więc te wybuchy złości i chęci zmiany swojego życia, To się dość często zdarza. I co więcej, bo tu chodzi o te centra handlowe. Matki, te nowe matki poszukują często czegoś, co współczesna socjologia czy kulturoznawstwo nazywa często niemiejscem. Te niemiejsca to są jakieś dworce kolejowe, dworce lotnicze, właśnie centra handlowe. Znaczy takie miejsce, gdzie traci się taką wyraźną identyfikację. Człowiek może wtopić się w tłum, może przez pewien czas być kimś innym i nie mieć przed sobą zadań, tylko jakby uciec trochę od swojej identyfikacji. To pod tym względem jest to bardzo, bardzo interesująca książka. No i wreszcie ostatnia książka i teraz no, zdradzę Państwu, że
Ostatnia książka to jest książka, którą nagrodziliśmy dla tych... Teraz oficjalnie nagrodę otrzymuje pani Anna Cieplak. Zapowiedź ma być czysto, wydaną przez krytykę polityczną. Ja przeczytam, bo tu jednak w tym wypadku postanowiłem napisać ten tekst na temat książki pani Anny Cieplak. Książka ta jest niezwykle rzetelnym portretem młodzieży uczącej się w tak zwanej gimbazie, jak uczniowie nazywają gimnazjum. Na przekór zwolennikiem właśnie wprowadzanej reformy oświatowej, autorka, pracownica instytucji wychowawczych, zdaje się dowodzić, że ten rodzaj szkół nie tyle, jak twierdzili zwolennicy reformy, kreował wychowawcze kłopoty, ile pozwalał je definiować, pojmować i z nimi walczyć. Bohaterki i bohaterowie powieści wchodzą w wiek różnorakich inicjacji seksualnych, emocjonalnych, społecznych. Szaleje w nich burza hormonów. Jest to także ważny okres różnego typu samookreśleń związanych z rosnącą samodzielnością, ale też z zakresem obowiązków i ze wzrostem odpowiedzialności. W tym czasie młodzież wypróbowuje też wytrzymałość społecznego systemu zakazów i nakazów obyczajowych na próby ich przełamywania. Dwie główne bohaterki książki należące do różnych klas społecznych dowiadują się także, jak odmiennie sytuacje instytucje utrzymujące porządek, policja, sądy, zakłady opiekuńcze i poprawcze traktują młodzież w zależności od jej pochodzenia. Tak więc Julka i Oliwka płacą bardzo różną cenę za swoje przewinienia. Książka Anny Cieplak nie jest jednak beletryzowanym traktatem społecznym czy psychologicznym. Na jej świat patrzymy oczyma młodych bohaterów, których język, sposoby porozumiewania się, ewolucji elektronicznej rzeczywistości, w której żyją, to jest bardzo ważne w tej książce, i która ich kształtuje, wreszcie normy moralne i potrzeby emocjonalne, musimy jakoś zrozumieć, aby móc uczestniczyć w akcji powieściowej. Musimy także pojmować wewnętrzną sprzeczność bohaterek, które są wciąż i jednocześnie dziećmi i dorosłymi, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Są także mieszkankami świata rzeczywistego i zarazem bajki, w której pojawiają się baśniowi herosi, tak jak ten zmyślony kochanek Oliwki, który jej służy do zaspokojenia rodzących się erotycznych tęsknot. Tytuł powieści ma być czysto, brzmi jak komenda wydana przez bezwzględnego wychowawcę, bo świat gimnazjalistów jest okrutny, a jego mieszkańcy nie mogą liczyć na zbytnią pobłażliwość ani ze strony pedagogów, ani rówieśników. Niestety do upragnionej dorosłości nie ma innej drogi, a cenę za to płaconą znają dobrze psychoterapeuci. Nagrodę przyznajemy więc autorce powieści za doskonałą znajomość opisywanego przez nią świata, wieloaspektowość prezentowanego obrazu, ale też za empatię i zrozumienie problemów, z jakimi borykać się muszą kolejne generacje mieszkańców gimbazy i które na pewno nie znikną wraz z likwidacją gimnazjów. Zapraszam na scenę mecenasa nagrody pana Jarosława Krzyżanowskiego. Fanfary.
Jak Państwo widzą, nagrodę jest 40 tysięcy złotych, ufundowane przez miasto, a także upominek symboliczny, czyli lornetka. Oczywisty symbol gombrowiczowskiego podglądactwa, a także uważności wobec świata i wiąże się też z nią znana anegdota, jak to Wans Gombrowicz, chyba go gość zdenerwował, jak sądzę, brał lornetkę odwrotną stroną i pomniejszał w ten sposób gościa. To wszystko może pisarz zrobić. Strzeżcie się pisarzy. Jeszcze raz gratulacje. Tak, nie chcę jeszcze wypuścić nominowanych ze sceny. Może zrobimy tak, potowarzyszmy jeszcze laureatce, kiedy będzie mówiła kilka słów, bo przyszła na to pora. Zapraszamy. I potem będzie kilka minut dla fotoreporterów jeszcze. Ja może sobie coś położę. Czuję się zaszczycona i wszystkie te nagrody są bardzo ciężkie. W takim sensie i fizycznym, i innym również. Szanowna kapituło, szanowni państwo, czytelnicy, bo jest państwa tutaj bardzo wiele i jestem tym zaskoczona, że tak wiele osób interesuje się literaturą. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszona i w związku z tym też pewnie ciężko mi będzie coś sensownego państwu powiedzieć. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że też ten problem, który opisałam, został dostrzeżony nie tylko jakby na poziomie literackim, ponieważ napisanie tej książki było dla mnie też bardzo ważne ze względu na to, o czym mówię, nie tylko jak mówię. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i chyba tyle. Dziękuję. To teraz 3 minuty dla fotoreporterów, a potem będzie ważny komunikat. Ale najpierw 3 minuty dla fotoreporterów jeszcze, jeśli Państwo sobie życzą. To ja już, zdaje się, 3 minuty to jeszcze nie upłynęły, ale powiedzmy, były symboliczne 3 minuty. Bardzo jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Anna Cieplak oraz nominowani do nagrody. Dziękuję Państwu. Wspomniany komunikat. Czeka nas część druga, część muzyczna, ale najpierw 15 minut przerwy. Spotykamy się za 15 minut. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo nam jest miło i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że
możemy być cząstką tego wieczora, tego wieczoru. Ten bardzo ważny dla niektórych wieczór, czyli wieczór rozdania nagród literackich imienia Witolda Gombrowicza. Od nas bardzo gorące gratulacje wszystkim nominowanym i zwycięzcy. Gratulujemy. Wojciech Młynarski już nie napisze nam żadnej ballady ani żadnej piosenki, ale on napisał ich tyle, że to starczy jeszcze na pokolenia, jeśli ktoś tylko będzie chciał posłuchać, poczytać te wspaniałe, wspaniałe jego teksty. 2 lata nosiliśmy się z zamiarem, żeby zrobić koncert z piosenkami Wojciecha Młynarskiego na tydzień przed jego powędrowaniem. Daliśmy taki, można to powiedzieć, przedpremierowy pokaz. I tydzień potem wracałem, już nie pamiętam skąd, ale na węźle Konotopa pod Warszawą, tam gdzie się rozjeżdżają różne autostradowe takie historie, zadzwonił do mnie telefon, przeczytałem Wojciech Borkowski. Odebrałem i on mnie pyta, czy już wiem. Po to, że Wojtek był chory, wszyscy wiedzieliśmy i że nie jest fajnie. Ja pytam, o czym wiem, że Wojtka już nie ma. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ostatni raz przez telefon z Wojtkiem rozmawiałem 2 lata temu, kiedy zadzwonił do mnie i poprosił, żebym wziął udział w takim spektaklu, który robi Jacek Bończyk na 6. piętrze pod tytułem Młynarski obowiązkowo. I ten telefon, który wtedy zadzwonił, te 2 lata temu, był dokładnie w tym samym miejscu na węźle Konotopa. Może konfabuluje, może, ale doszukuje się w tym jakiejś metafizyki. Proszę Państwa, 2 lata żeśmy nad tym pracowali i oto co z tego wyszło. Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawą. A stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarzam, tak trzymam moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odbija. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo. A stara
został szum radosny. Brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie. Chroni leszczynę, która rośnie hen nad hańczą i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje i pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Chłopców drzewo ulubione, leszczyna. Thank you.